Teraz analiza tej partii. Pamiętamy, że na samym początku ja tu miałem mgłę, czyli nie widziałem nic. Oczywiście kolega nie widział po mojej stronie nic. To jest, można powiedzieć, linia demarkacyjna, granica mgły i światła dla każdego z nas. No i kolega, to właśnie wyjście, żeby się nie odsłaniać. Ja nie widzę, co tu się dzieje, on nie widzi, co u mnie się dzieje. Otwarcie takie, powiedzmy, polegające na wyprowadzeniu figur, jakimś tam rozwoju ich i zrobieniu sobie światła na pole przeciwnika. O właśnie, takie wyjście. Mojego skoczka tutaj już dawało mi światło tutaj, prawda? Czyli już miałem pewną widoczność tego, co się dzieje, żeby tak powiedzieć, na pierwszej linii przeciwnika, ponieważ ten pion widzi to i to pole, ten pion widzi to i to pole, ten widzi to i to miejsce, nie? Ten skoczek jeszcze dodatkowo widzi to miejsce, więc praktycznie cała ta szerokość już była objęta polem mojego widzenia. Mój przeciwnik w tym momencie widzi tylko to pole. No i tutaj widzi pole szczytowe. Ale widzi, że tu nic nie ma. Idziemy dalej. Jakaś tam próba rozwoju hetmana, żeby nie był uwięziony między pionkami. No ale to też mu wiele widoczności nie poszerzyło. Roszada. Bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza, że tej roszady przeciwnik nie widzi i spodziewa się, że król sobie gdzieś tutaj stoi, w tym miejscu albo w jego pobliżu. To jest dobry pomysł, żeby schować króla, kiedy go jeszcze nie widać, żeby go przeciwnik nie mógł tak łatwo znaleźć. No, tam jest jakiś rozwój. Ja tu dwie, można powiedzieć, armaty ustawiam do przodu. I tutaj wyskoczył konikiem. Oczywiście mój goniec już go widzi, ale wiadomo, że skoro koń jest tutaj, to znaczy, że gdzieś tu mogą znajdować się jakieś piony, które go bronią, więc nie ma sensu tak łatwo figury poświęcać. Zastawiłem na konika pułapkę taką dwuetapową. Najpierw ten pion, który miał ochronić tego piona. No i tu właśnie liczyłem, że koń się skusi na łatwą zdobycz. I się skusił. No i można powiedzieć, upiekliśmy habaninę. Za darmo. Pytanie, co dalej? Ten koń widzi tylko pole to, przepraszam, to czarne widzi. Ale tu nic nie ma, to czarny widzi, tu nic nie ma, ten goniec ma widoczność w tę stronę, hetman ma widoczność w tę stronę, no, po prostu nie widzi nic. Stracił figurę w sytuacji, kiedy ja mam komplet, nie? I dalej nic nie widzi, nie wie, co się dzieje przed nim. Wystawia piona do ataku, no to przed pionem już się objawiły dwa piony, bo pion zawsze widzi po przekątnej. Ten pion nie widzi tego, tej figury, do której dotarł. To jest tak ciekawe w tych szachach. Mgła wojny, że nie widać. Pion nie widzi tego, co jest przed nim, tylko po skosie. Widzi tylko to, co może utłuc. Pion za pion, szału nie ma. Przy okazji temu gońcowi otworzyło się pole widzenia, ale przed sobą ma czystą linię. Nie ma się na co rzucić. Pion ginie. W tym momencie hetman go zauważa. Pierwszą rzecz, pierwszą bierkę z moich szachów zauważa hetman, którą może gdzieś tam ewentualnie utłuc. Oczywiście ma piona do tego. Więc skoro można utłuc pionem, to lepiej utłuc pionem.
bo zawsze może stać, co go broni. Piona nie jest taki wielki żal jak figury. I co dalej? No, piona też ubiłem. Ten pion jest widzialny i przez hetmana, i przez tego gońca. Ten hetman teraz zauważył mojego piona tutaj. Więc wie, że stąd tutaj nic nie poszło w górę. Ale poza tym pionkiem nic nie widzi. Nie widzi konia, który go broni. Nie widzi króla, od którego też może dostać łomot. Idziemy dalej. Połachał mi się goniec na pionka. Przy okazji zobaczył kolejnego pionka, którego mógłby sobie zabrać. Tutaj wszystko generalnie jest bezpieczne. No i ten koń, można powiedzieć, wystawił się na bicie, chociaż oczywiście ja tej figury, tego można powiedzieć, gońca widziałem. No ale koń tu jest broniony przez wieżę, więc można powiedzieć, wymiana figur lekkich. Do wymiany dochodzi. Jest atak na moją wieżę i na gońca jednocześnie. I proszę jeszcze zobaczyć, jeszcze w tym momencie król mógł się schować. Tutaj mógł jeszcze zrobić roszadę w lewą stronę. W prawo nie mógł, bo już tutaj jest w momencie, kiedy... w tym jeszcze momencie mógł robić roszady w obie strony, ponieważ nie groziło mu tu niebezpieczeństwo przez żadne pole. Nie ma roszady przez pole zagrożone, nie? W tym momencie, kiedy tym gońcem zdecydował się utłuc mojego skoczka, tu już mu nie wolno robić roszady. Może zrobić roszadę w stronę krótką. Tego nie zrobił, kiedy ja utłukłem tego pionka. Król znalazł się pod biciem. Czy król widział mojego gońca? Oczywiście, że go nie widział, bo król widzi tylko o te pola, które są dookoła niego. On nie zauważył niebezpieczeństwa, które mu groziło. Ten goniec był dla niego w ogóle, dla żadnej z figur nie widziałem. On wiedział tylko, że zniknął mu jakiś tutaj, prawda, zawodnik. Jakaś bierka mu zniknęła. Nie wie, kto ją utłukł. I prawdopodobnie chciał tę bierkę hetmanem utłuc. Ale nie pomyślał, że to może być goniec. I ta bierka stoi w jednej linii z królem. Należało najpierw jednak króla z tej linii usunąć, ponieważ zabrał mi tylko gońca białopolowego. I to był błąd, który zakończył się tym, że król wszedł w pole widzenia, można powiedzieć, celownik gońca, no i tu nie było na co czekać. I w ten sposób gra się zakończyła. Jakie wnioski? No myślę, że taki wniosek jeden podstawowy. Początek był dobry. Rozwój figur, jakieś roszady, zrobienie sobie pola manewru, pole szerzenia widoczności, to było dobre. O tym warto pamiętać. Roszada oczywiście. Jak najbardziej. A druga rzecz, no to właśnie ta tutaj końcówka, nie? Skoro widzisz, że ginie ci tutaj pionek czy figura, a masz króla na wspólnej linii, albo twój król stoi, powiedzmy, w miejscu, z którego mógłby oberwać skoczki, należy króla z tego miejsca najpierw usunąć. Zanim się zaczaisz na tę figurę. Czy na to coś, co tutaj stoi. Tutaj można powiedzieć
było to odrobinkę nieroztropne i dlatego przeciwnik zakończył partię przegraną. Dziękuję za uwagę.